Pytam wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają przez internet, <laughs> dzisiaj, kochani, przeczytamy trzeci rozdział, od wiersza szóstego. Czytamy w imieniu pana Jezusa i dzisiaj zakończymy drugi Lisa Postała Pawła do Tesalonicza. W naszej Bibliach w przykładzie warszawskim jest to strona 1282. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że Wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u Was, nakazaliśmy Wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy Wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa. Aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze, a jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata, a sam pan pokoju niech, się, niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Ciekawa rzecz, bo ten czas, który tutaj występuje pod względem historycznym w Tesalonice, był czasem trudnym dla Kościoła. Dlatego, że był to czas, kiedy Kościół był prześladowany. Kiedy mieli poważne problemy, aby się zgromadzać, a kiedy się zgromadzali, powodowało to i pociągało za sobą niestety prześladowania. Jest to poważny problem dla bieżących ludzi, a mimo to czytamy, że nie ulegli tej presji, ale mogli służyć, służyć i zgromadzać się dla imienia Pana Jezusa. Również byli dotknięci przez te prześladowania. Z powodu tego, że Ewangelia, która tam była zwiastowana, mówiła o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Niestety to, te prześladowania wybuchły dlatego, że ludzie, którzy byli członkami synagogi, przychodzili do władz świeckich i mówili, że chrześcijanie to grupa pewnych ludzi. Którzy wyznają innego króla i w związku z tym jest to sprzeczne z prawem rzymskim. Ci ludzie bali się tego, aby nie zostali oskarżeni ze strony właśnie tutaj władz rzymskich o to, że łamią prawo. W związku z tym były różne naciski. Wierzący ludzie na różnych miejscach w różny sposób niestety musieli sobie z tym radzić. Czytamy na przykład, że Jazon. Dał kaucję nawet władzom miasta, aby one pozwoliły się zgromadzać wierzącym ludziom. A więc był to pewien problem. Pamiętamy, jak daleko te prześladowania się posunęły, ponieważ w listrze Paweł nawet został ukamienowany i cudem został przywrócony do życia. Paweł pierwszy list napisał prawdopodobnie w Atenach. I kiedy przyszli bracia właśnie z, z Tesaloniki, on pod wpływem tego, co oni opowiadali, napisał właśnie pierwszy list. Natomiast kiedy oni poszli do Tesaloniki, to on wrócił do Koryntu, znaczy nie wrócił, udał się do Koryntu. I Paweł tam zwiastował Boże Słowo, pracując w nocy. Natomiast w dzień wykładając Słowo Boże. I kiedy do koryntu przyszli wtedy Tymoteusz, przed Tymoteusz jeszcze z jednym bratem, wtedy Paweł całkowicie oddał się służbie zwiastowania Bożego Słowa. A więc tak mniej więcej to wyglądało w tym koryncie potem spędził półtora roku. Dlatego tutaj mamy początki, nie ma tu w tym liście, pozdrowień na przykład od zboru do Zboru, na przykład w Tesalonice, bo zbór jeszcze taki nie istniał. Zajęło Pawłowi to co najmniej półtora roku, aby tam powstała wspólnota chrześcijańska, właśnie w Koryncie. To świadczy o tym, że w bólu rodziły się te Boże dzieła, zarówno w Tesalonice, jak i również w Koryncie. Sytuacja nie była sprzyjająca i dlatego też dzisiaj dziękujmy też Bogu ze względu na dzisiejsze doświadczenie jakie mamy z epidemią, że Pan Bóg dał nam łaskę, że możemy korzystać z internetu, prawda? Więc wszyscy bieżący ludzie siedząc w domach mogą słuchać tego przekazu, który my tutaj w jakiś sposób jesteśmy w stanie przekazywać. Cieszę się, że wystarczy dosłownie kilka osób, które są w stanie zorganizować zgromadzenie, aby ono mogło być później też transmitowane przez właśnie internet. Dziękuję Bogu za taką możliwość. Następna rzecz, która tutaj była, kiedy jest trudno nam, to my z reguły jako ludzie oczekujemy jakiegoś niesamowitej pomocy z nieba. tak? I to już w historii tak mamy. Zawsze przypisujemy jakieś, jakimś wydarzeniom takie opatrznościowe ingerencje. Prawda? Kiedy na przykład oglądamy bitwę pod Grunwaldem, to widzimy gdzieś tam Madonnę w chmurach, tak Matejko to nam namalował, prawda? Kiedy, kiedy widzimy na przykład jakiś obraz, powiedzmy, bitwy nad Wisłą z bolszewikami, no to widzimy tam oczywiście księdza Skorupkę z tym krzyżem w ręku i oczywiście gdzieś tam znów Madonnę w chmurach i tak dalej, tak dalej. A więc my jako ludzie bardzo często, kiedy przychodzą trudne chwile, Ulegamy takim wpływom, gdzie próbujemy przypisywać pewne rzeczy siłom wyższym. Tu się rodzi pewne niebezpieczeństwo, że człowiek z reguły całkowicie zdaje się na, tych, na te siły wyższe, natomiast zapomina o tym, taki tacy ludzie czy taki człowiek, że on ma też obowiązki, prawda? Że on też musi wypełnić jako człowiek pewne zasady, które są. Jemu Przydzielone przez Słowo Boże i przez samego Boga. Na przykład spotykałem się czasami z takimi głosami, że nie ma się czego bać. No, bracia i siostry, ja się z tym dokładnie nie zgadzam, bo po to Pan Bóg dał w księdze Lewitykus zakon sanitarny, gdzie są całe przepisy o tym, jak należy chorych oddzielać od zdrowych, prawda? Jak należy postępować. I pierwsza rzecz, zobaczcie. Tyle tysięcy lat wcześniej, gdyby ludzie czytali Biblię, uniknęliby wielu nieszczęść, prawda? Czyli inaczej mówiąc, nie przypisywaliby to morowemu powietrzu, jak to kiedyś bywało, prawda? Tylko przy... wiedzieliby, że ludzie chorzy zarażają ludzi zdrowych. Dlatego też Pismo Święte również o tym mówi, że trzeba po pierwsze polegać na Bogu, ale nie tracić zdrowego rozsądku. I dlatego Pismo Święte w wyraźny sposób mówi, jak należy postępować w czasach epidemii. Myślę, że człowiek dojrzały chrześcijanin, który nie jest fanatykiem, umie znaleźć w tym wszystkim właśnie ten właściwy balans, równowagę. prawda? Jest to ważne, dlatego że weźmy przykład choćby z Łazarza. To jest taki mój przykład, który bardzo lubię. Pan Jezus nie mówił w ten sposób. Ja najpierw wskrzeszę Łazarza, a wy odwalcie kamień. Nie. Wy odwalcie kamień, a ja wskrzeszę Łazarza. Jest jakaś kolejność. Są rzeczy przypisane człowiekowi, co ma zrobić człowiek i są rzeczy, których człowiek zrobić nie może. One są przypisane Bogu. I dlatego też później, kiedy doceniamy czy oceniamy pewne osiągnięcia? Tutaj mówiłem o tych takich bitwach, które się odegrały w naszym kraju, w historii. Możemy powiedzieć, że czasami jest tak, że zasługi pewnych osób zostały przypisane siłom wyższym. To nie jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie człowiek też musi być doceniony. Jego wkład w to zwycięstwo też musi być doceniony, prawda? A ogólnie rzecz biorąc, wiemy, że opatrzność nad wszystkim czuwa. I w ostatnim, że tak powiem, naszym głosie docenienia tych takich chwalebnych, ważnych dla nas chwil ratunku, również Panu Bogu. Bo bez Niego nic się nie dzieje, ale również nie bez udziału człowieka. I to jest ten problem, że ludzie z reguły, potem zamiast pracować ciężko na zwycięstwo, to nic nie robią, siedzą na, w miejscu i czekają na opatrznościowe rozwiązanie. No i tu mamy problem. Bo co Pan Bóg może wtedy z nieba powiedzieć do takiego człowieka? Bierz się do roboty, Leniu. Ty rób swoje, a ja swoje. Prawda? I też takie było słynne powiedzenie w czasach średniowiecza. Ora et labora. módl się i pracuj. Czyli rób jedno, ufaj Bogu, ale też rób to, co do Ciebie należy. Oczywiście ktoś powie, a co ma związek to z tym listem, o którym czytaliśmy? A bardzo ważny związek. I duży związek. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie podczas tych prześladowań unikli, ulegli pewnemu rodzaju takiego marzycielstwa, że skoro jest ucisk, to Pan pewnie niedługo przyjdzie i przestali pracować niektórzy. No po co pracować, po co się trudzić, po co pewne rzeczy robić, kiedy takie przyjście pańskie jest już bliskie? No i mieliśmy poważny problem, bo ci ludzie zaniechali codziennych obowiązków, ulegli pewnemu marzycielstwu i oczekiwali, po co pracować, skoro pan raptem przyjdzie. Stanowisko Pawła było takie: żyjcie i niech wasze życie dla pana niech wasze życie będzie świadectwem dla innych ludzi. Oczekując Pana Jezusa. A w tym życiu jest taka rzecz, że mamy co najmniej cztery bardzo ważne części naszego życia. Pierwsza część to jest nasza praca. Druga część to jest nasze życie duchowe, zgromadzenia, nabożeństwa i tym podobne rzeczy. Trzecia to jest nasz wypoczynek. A czwarta to jest budowanie więzi między ludźmi. To jest ten Boży Czworokąt, który pokazuje nam, albo sześcian niektórzy mówią, w którym zamyka się Boża Miłość. Do Boga, do ludzi, do zadań, które mamy do wykonania, a więc mamy tu jakiś obowiązek, i następna rzecz budowanie więzi, zarówno rodzinnych, jak też i w wspólnocie, w której żyjemy. Natomiast Paweł mówi tu wyraźnie. Ci, którzy uniknęli, nie uniknęli tego marzycielstwa, oddając się właśnie bezczynności, Paweł mówi: strąćcie od nich. Czy nie popierajcie takiego stylu czy modelu życia? Dlatego, że człowiek wierzący musi pamiętać o tym, jaką terapię otrzymał nasz pierwszy ojciec Adam w ogrodzie Eden. Tak? Będziesz pracował w pocie czoła. I to jest terapia. Jak człowiek pracuje i ma życie wypełnione różnymi zadaniami, czynnościami, obowiązkami, to nie ma czasu na bzdury. A kiedy człowiek ma za dużo czasu, jeszcze nie daj Boże, za dużo pieniędzy, to wtedy do głowy przychodzą mu różne dziwne rzeczy. I zaczyna żyć tylko dla siebie, takim egoistycznym, oczywiście życiem. Tak nie powinno być. I dlatego Paweł mówi, strąćcie od takiego, który żyje nieporządnie. Jest to rodzaj taki rodzaj, taki rodzaj e, takiego odstawienia człowieka troszeczkę na bok. I w tamtych czasach, kiedy więzi ludzkie, międzyludzkie były silne, to było bardzo wychowawcze. Ja się dzisiaj zastanawiam, czy w dobie internetu, kiedy wierzący ludzie przyzwyczają się do takiego przekazu, to być może w ogóle te zgromadzenia będą trzyosobowe, a może pięcioosobowe, jak powiedział nasz premier Mateusz Morawiecki, bo reszta będzie streamingować, czyli będzie słuch odsłuchiwać i uczestniczyć po prostu wirtualnie przez internet. Być może. Ciekawe. Zobaczymy, kiedy ten czas minie. Ilu ludziom to naprawdę zaszkodzi. Po drugie, niektórzy uważa, będą uważać, że może tak właśnie wystarczy. Może tak właśnie wystarczy. Pamiętamy, kiedy wrócili Izraelici, albo Judejczycy, z niewoli babilońskiej. To oni uważali, że Biblia wystarczy. I świątynia była zaniedbana, nie była budowana. Albo uważali, że to wystarczy. Oni się nauczyli. Że Pan im obiecał, że będzie z nimi, będzie im błogosławił tam, gdzie są. I oni się nauczyli tego błogosławieństwa bez świątyni. My też możemy mieć taką sytuację, że dzisiaj, kiedy te więzi międzyludzkie są bardzo rozluźnione, ponieważ właśnie internet powoduje to, że człowiek potrafi stworzyć swój własny ogródek z własnego życia, obwarowany swoim własnym murem, właśnie w tym życiu. I efekt jest taki, że nie potrzebuje tam żadnych intruzów. I tak jak kiedyś na przykład człowiek, który przenikał do życia innego człowieka, był mile wita witany, tak dzisiaj jest intruzem. Dzisiaj jest intruzem. I dzisiaj ta metoda, strąćcie od takiego, nie wiem, czy by dzisiaj zadziałała. Powiedziałbym, a to nie szkodzi, to ja sobie posłucham przez internet, Mniej tyle wystarczy, prawda? No cóż, mamy sytuację, kiedy w dzisiejszym świecie człowiek potrafi sam się bawić, sam ze sobą. I inni ludzie mu do tego są w ogóle niepotrzebni. To taka uwaga do tego listu. Dzisiaj Paweł pewnie, nie wiem czy dałby tego typu uwagę, ale ja myślę, że my powinniśmy jako wierzący ludzie budować tą wzajemną więź. Cały czas myśląc o tym, żeby jak najczęściej być ze sobą, rozmawiać ze sobą, rozumieć się, pomagać sobie. Przecież, kochani, największym problemem dzisiejszego wieku jest samotność. Ludzie są samotni, nie umieją z sobą rozmawiać. Ja czasami widzę małżonków, oni nie umieją ze sobą rozmawiać. Widzę dzieci z rodzicami, nie umieją ze sobą rozmawiać. Widzę ludzi, nie umieją z sobą rozmawiać, po oni z sobą nie rozmawiają. Więc jakby jeszcze była taka sytuacja, że na dłuższy czas zabrano by nam zgromadzenia w ogóle, to nie wiem, czy my może nauczylibyśmy się żyć dla Pana bez siebie, bez wspólnoty. Oczywiście nie chciałbym tu malować ten czarny scenariusz, dlatego patrzmy w Boże Słowo i Rozumiemy to, że czas, w którym dzisiaj jesteśmy, jest czasem przejściowym, a kiedy ten czas minie, musimy po prostu wrócić do normalności. Tak, jak jest napisane, abyśmy trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, w nauce apostolskiej i w bojaźni Bożej. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować. A więc jest to ważne. Dzisiaj ludzie mówią, ale trudno jest im stać się osobami, których ktoś może naśladować. Co to znaczy? Że ci ludzie co innego mówią, a co innego robią. To dzisiaj jest nagminne w życiu politycznym, kiedy patrzymy, co się w świecie dzieje, to ludzie robią, mówią jedno, a robią dokładnie drugie, prawda? Więc chrześcijanie tacy nie powinni być i tutaj, jeśli chodzi o przywódców, tej misji, która dotarła do Tesaloniki, to byli ludzie, którzy, na których inni wierzący, młodzi wierzący uczyli się Chrystusa, uczyli się chrześcijaństwa. Jak ufać Panu, jak nim nadzieję pokładać, jak żyć, jak żyć. Kiedy Paweł widział te tendencje, które tam są i biedę, która tam również towarzyszyła um, głoszeniu Ewangelii, on dawał dobry przykład. Do tego stopnia, że Filipianie, to jest taki zbór w Macedonii również, którzy myśleli w ten sposób, skoro Paweł pracuje, to znaczy, że brakuje mu pieniędzy. Szybko zrobili zbiórkę, wysłali mu za zapomogę. Ale Paweł dalej pracuje. Stwierdzili, że dali za mało. Więc już zrobili drugi raz zbiórkę i znów wysłali do Tesaloniki. Ale Paweł znów pracował. Wtedy oni się troszeczkę byli zdezorientowani. O co chodzi? I w tu Paweł właśnie tłumaczy. Chodziło o to, że on nie mógł im dać takiego przykładu, że można nie pracować, ponieważ oni by mogliby to źle zrozumieć. I dlatego Paweł pracował w nocy, a w dzień głosił Ewangelię, pokazując im, że można żyć dla Chrystusa, ponosząc, ponosząc właśnie takie trudy. To świadczyło, że motywacją życia dla Boga. Upawa była miłość do Boga i miłość do ludzi, szczególnie wierzących. A więc widać wyraźnie, że On rozumiał to, że na Nim mieli się inni wierzący nauczyć, jak żyć dla Pana. Dlatego to mówi, ponieważ nie żyliśmy między Wami nieporządnie, to znaczy w sposób niezdyscyplinowany. Okazuje się, że wielu ludziom, Dyscyplina życiowa przynosi wielki problem. Dlaczego? Dlatego że życie w dyscyplinie wymaga potężnej mobilizacji. Planowanie. Trzeba planować. Trzeba sobie pewne zadania stawiać i potem je konsekwentnie realizować. A jeśli na przykład jest taka sytuacja, że Pan Bóg wprowadza jakieś zmiany w nasze plany. To dobrze. Bo przecież mamy żyć nie według mądrości ludzkiej, lecz według mocy Bożej i woli Bożej, prawda? Więc tutaj właśnie Paweł o tym mówi, że my żyliśmy uporządkowanym życiem, bo Bóg jest Bogiem porządku, czyli Bogiem życiem zdyscyplinowanym. Kiedy mówimy o Bożych sługach, tam jest napisane, że żołnierze Jezusa Chrystusa i oni mają pewien taki tryb życia wojskowy. tak? Jest zadanie, zadanie trzeba wykonać. I żołnierz się nie pyta siebie, czy się wyspał, czy jest zmęczony, czy ma ciasne buty, prawda? Czy ma za mało amunicji, czy czuje się dobrze, czy źle. Jest rozkaz, on go wykonuje. I to jest bardzo ważne. I w życiu służb pańskich taki rodzaj porządku Bożego musi być widoczny. to są ludzie zorganizowani. Kiedy jest zadanie, to oni je wykonują. I kiedy jest zadanie do wykonania, oni wszystko podporządkowują pod to zadanie, aby je właściwy sposób wykonać. I taki był Paweł. Więc oni widzieli, że to, co on mówi, to też to robi. Dalej mówi, że człowiek, który ufa Bogu, musi być niezależny od ludzi. Dlaczego niezależny? No, Bo Pismo Święte też uczy, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. A jest takie przysłowie angielskie, które mówi, że każda orkiestra gra melodię tego, kto płaci. Prawda? A więc ten, kto zamawia, sobie życzy i płaci, to taką oni melodię grają. I to jest fakt. Tak właśnie jest. Więc jeśli chodzi tutaj o zwiastowanie Bożego Słowa, głoszenie Ewangelii, nauczanie. Paweł wychodził z założenia, że niedobrą rzeczą jest, kiedy taki sługa ma nad sobą jeszcze kogoś, kto mu dyktuje, co ma robić, jak ma robić i tak dalej. Dlaczego? No, bo wtedy niestety gusta ludzkie i sytuacje się zmieniają, a sługa Pański musi być człowiekiem, który musi zawsze być reprezentantem bożych interesów. A to się nie zawsze ludziom podoba. I niedobrze jest, kiedy sługa pański zdany jest na ludzkie kaprysy. No, pamiętamy kaprys na przykład. To się dzisiaj bardzo często zdarza w niektórych zborach, tam gdzie ludzie są finansowani przez jakieś tam grenia. Przykładowo, dajmy taką sytuację. Kiedy najmuje sobie balak Bileama, oferuje mu niezłą zapłatę, ale kiedy ten nie spełnia jego życzenia, to mówi, na pana się powołujesz? Pan ci Cię pozbawił zapłaty. Czyli co? Nie, oczeki... nie spełnił oczekiwań Bileama, Bile... Balaka Bileam i zapłaty nie otrzymał. Więc później miałby dylemat, no bo oczywiście czegoś trzeba żyć i o jakość życia trzeba jakoś dbać, więc w końcu przyszedł do Balaka i mówi można to zrobić w inny sposób. I zaczął uczyć Balaka, jak obejść Boże Prawo i w tym momencie doprowadzić przez te działania Izraela, w tym momencie zdradził Boży, Bożą, Boży interes. Bo w Bożym interesie było to, aby naród izraelski doprowadzić do celu, który Bóg mu wyznaczył. I w tym przypadku Bileam stał się niestety wrogiem tego planu. Dlaczego? Dla zapłaty jest napisane. Dla zapłaty. Dlaczego? Bo był uzależniony od kaprysów panujących, od władzy. I dlatego zawsze, kiedy kościół się łączy z władzą, to jest źle, dlatego że wtedy ten kościół idzie na kompromisy. Dlaczego idzie na kompromisy? Zdradza Bożą sprawę, bo chodzi o sprawę, niestety, finansowania. I w wielu przypadkach tak mamy, niestety, mamy historię, którą skrzętnie się odkrywa przed ludźmi, że nie zawsze ludzie, którzy powinni dbać o duchowe nasze życie, byli temu zadaniu wierni. Niestety teczki i pen mówią takim głosem, że się okazuje, że niestety wielu temu nie podołało. Kiedy patrzymy Boże Słowo. To Paweł mówi, trudzie znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy. Jest to ważne, ponieważ jest taka cecha ludzka, lenistwo. Lenistwo jest tym, czym, co nie pozwala się człowiekowi angażować w Boże dzieło. I nie pozwala być też człowiekowi zadaniowcem. Czyli takim jest zadanie, trzeba je wykonać. Tylko znajdzie tysiące sposobów, aby się tylko, broń Boże, nie spocić i, broń Boże, nie, za, nie spracować. I są tacy ludzie, że niestety w taki sposób myślą. Ale Paweł mówi, żeby dla nikogo nie być ciężarem, to znaczy, aby prowadzić niezależną służbę dla Pana. W taki sposób, od kogoś ty zależny? Od Pana. Czy ktoś ma wpływ na Ciebie? Tak jak Balak na Bileama. Czy ma ktoś taki wpływ? No bo jeśli ma, no to jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, bo nie tylko chcesz się podobać Bogu, ale też ludziom, którzy cię finansują. Paweł ufał panu i Kościół go wspierał. Byli ludzie, którzy go wspierali, ale nie było to, nie było to wsparcie, na które Paweł liczył lub kogoś do tego przymuszał albo też od czego był uzależniony. Ufał po prostu Panu. Takie życie powodowało, że raz miał więcej do dyspozycji środków, a raz mniej. Powiedział, że umie dostatek jako próbę przejść, ale też i niedostatek. Jaki głód cierpieć nawet mówi. Mówił też o tym, że miał różne niedostatki, na przykład w ubraniu, w chłodzie, na przykład itd. Tak a więc to był człowiek tego typu, że czasami musiał iść pieszo, ponieważ nie stać go było na opłacenie podróży. I w tym wszystkim był wierny. I te Sanoniczanie to widzieli, że to był człowiek, który nie radzi się ciała i krwi, czyli nie radzi się cielesności swojej, co jest wygodne, tylko jest zadanie i on to zadanie bardzo dobrze wykonał, w ten sposób dając przykład do naśladowania, bo dla nikogo nie był ciężarem. Dalej mówi, to nie znaczy, że nie mamy ku temu prawa, ale, ale nie chciał z tego prawa korzystać, i tu dał po przykład, abyśmy byli dla Was wzorem do naśladowania. Żeby wieść życie związane w ufności do Pana, a nie wiązane z ufnością do ludzi. Jak już powiedziałem, jest takie przysłowie, łaska. Pańska na pstrym koniu jedzie. A żeby nie pomylić to tutaj tych panów, to trzeba powiedzieć, łaska ludzka na pstrym koniu jedzie. Dlatego gdy Paweł jeszcze był w Tesalonice, nie prosił, ale nakazywał i uczynił tutaj zasadę, przykazanie, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Z tego przykazania. Niestety różne systemy, w tym systemy e, marksistowski, leninowski, stworzyli troszeczkę inne przykazanie. Kto nie pracuje, niechaj nie je. To doprowadziło między innymi do ludobójstwa w czasie rewolucji francuskiej z powodu braku chleba. Były bunty i ludzie niestety tracili z tego powodu życie. A więc, kiedy patrzymy w Boże Słowo, to nie chodzi o to, kto nie pracuje, niechaj nieje, tylko kto nie chce pracować. Kto unika pracy, kto ma wrogi stosunek do pracy. Niechaj też nie je. Masz wrogi stosunek do pracy? Miej też wrogi stosunek do jedzenia. Albowiem dochodzą na słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. To jest problem wolnego czasu. Jeśli człowiek ma za dużo wolnego czasu, to niestety ulega jego życie rozkładowi. Jeśli nie umie ten wolny czas w właściwy sposób sobie zorganizować. Zarówno mężczyźni, jak i, jacy, jak i kobiety. Na przykład mamy historię Manoacha i jego żony. I kiedy Pan Bóg posyła anioła do tej rodziny, to zawsze zastaje żonę tam, gdzie ona powinna być, przy pracy. A jej mąż znajdował sobie wygodne robótki w domu. Na przykład prostowanie wersalki plecami. To jest problem. W innym przypadku mamy taką równowagę, kiedy, kiedy mamy kobietę, również która pracuje i która się troszczy, Abigail, a mamy jej męża, który baluje. Jego całe życie to balety. On kochał balować. Każdą imprezkę umiał w odpowiedni sposób wykorzystać, żeby tylko mieć powód do tego, aby używać życia, że tak powiem, ale w taki sposób nierozsądny, prawda? Rozwiązły. Są jeszcze inne przykłady w Bożym Słowie, które w wspaniały sposób pokazują na przykład mąż i żona z 31 rozdziału przypowieści Salamona. Ona, jeśli ma odrobinę wolnego czasu, zaraz sobie go organizuje. Prawda? A jak ma czas, to kupuje sobie dodatkowo jakiś tam kawałek ziemi, sadzi sobie jakieś tam warzywa. Jak ma jakiś czas, to znów tam sobie coś to zorganizuje. I to jest bardzo ważne, że w dzisiejszym czasie ludzie są czasami tak leniwi, że nie potrafią zorganizować sobie wolnego czasu. Nie potrafią zorganizować sobie wolnego czasu. I to jest problem. I to jest problem. Natomiast jeśli ten czas umieją sobie zorganizować, no to mogą wtedy różne fajne rzeczy robić, tak? Natomiast yy, z reguły, ten, yy, gdy jest za dużo czasu, ludzie nic nie robią pożytecznego, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. To jest fakt. Kiedy nie mamy zajęcia, kiedy mamy za dużo wolnego czasu, przychodzą człowiekowi głupie pomysły. Na przykład jest tak opisany mąż Boży w Biblii. Był wodzem, ale nawet królem, ale sobie pomyślał, a niech inni idą tym razem na wojnę, a ja tu sobie po prostu poodpoczywam, dość się napracowałem. I tam jest napisane, że kiedy ludzie wszyscy pracowali, to on spał. A kiedy ludzie kładli się spać, to on wstał, już był wyspany. Więc kiedy on się w dzień wyspał. A wieczorem nie miał co robić, to wpadł na genialny pomysł, że będzie podglądał kąpiące się kobiety ze swojego balkonu w swoim domu. I do czego doszło? Znamy dalej tą historię. Napawał się, napawał tem. To jest taki dzisiejszy obraz troszeczkę porno, takiego pornografii, tak? gdzie niestety wielu ludzi yy, też uprawia tego typu proceder. I co się dzieje? Co się dzieje? Doprowadza to go do cudzołóstwa, do właściwie rozbicia jego rodziny, do nieszczęścia, które się tam dostaje, i jego dom jest rozbity. I teraz tak patrzymy, w czym jest przyczyna? W plenistwie. Kiedy człowiek nie umie zagospodarować wolnego czasu, przychodzą mu głupoty do głowy. I tak się tu stało, bo człowiek, jak się napracuje, czy ma zadania to nie ma czasu myśleć o bzdurach. Chcesz nie grzeszyć? Podejmij się dzieł, które zabiorą ci niepotrzebny twój czas, który mógłbyś spożytkować na coś niewłaściwego. Prawda? Czyli bardzo ważną rzeczą jest umiejętność zorganizowania sobie czasu. Zresztą tak samo jest z dziećmi. To jest, to jest coś pięknego, kiedy rodzice umieją dzieciom zorganizować czas. To jest coś pięknego. Ktoś mówi, a bo dzieci to obuzują tego. A zorganizujcie im czas. To one nie będą obuzować. Ja może przepraszam, że to do mojego psa tutaj przytoczę. Mój pies jest bardzo ruchliwy, ciągle się tam kręci, gdzieś przy nogach mi tego, ciągle nie daje mi spokoju. Ale jak ja wsiądę sobie na rower i z nim pojadę parę kilometrów i on przyjdzie do domu, to on sobie siedzi na posłaniu i tak jakby go nie było. Dlaczego? Bo on już swoje zrobił i teraz on nie ma na tyle energii, żeby rozrabiać, tylko on chce po prostu wypocząć. I to jest bardzo ważne. Tak samo jeśli chodzi o dzieci, tak się o nasze życie, to jest bardzo ważne umiejętność zorganizowania sobie czasu. Dlatego rodzice mają inne pomysły. Inne pomysły, co zrobić, jakby, żeby pozbyć się chociaż na chwilę dzieci. I te elektroniczne nianki wcale sprawy nie załatwiają. Niektórzy myślą, że kupią dziecku i mają go z głowy, albo dadzą mu komórkę, mają go z głowy, albo dadzą mu y, tablet i mają go z głowy. Nie, to nieprawda. Dziecko potrzebuje ciebie i zaangażowania, zorganizowania mu czasu. Jeśli to zrobisz, nie ma problemu. Tylko często się nie chce po prostu, bo człowiek miałby się różnymi rzeczami, chciałby się tutaj swoimi zająć, a tu się okazuje, no, że jeszcze mam, jak to mam dziecku, mam jeszcze czas organizować. No to jest problem. A nagle wymyślić, że pójdźmy na spacer, albo coś innego zróbmy, prawda? To jest kłopot. A więc tak samo w naszym dorosłym życiu, jak i w życiu naszej rodziny, jest właśnie potrzeba umiejętnego zagospodarowania czasu, który oczywiście mamy. I nie chodzi o czas, w którym pracujemy, tylko właśnie z wolnym czasem, w jakim sposób my go zagospodarujemy. Te niepotrzebne rzeczy, to jak powiedziałem, to są rzeczy absolutnie zbędne, które ludzie się oddają, a które często ich do grzechu i rozkładu duchowego życia doprowadzają. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana za Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A więc ta cicha, mozolna praca, ona przynosi zyski, a puste słowa powodują tylko straty, Natomiast ci ludzie, jak powiedziałem, angażują się w rzeczy zupełnie niepotrzebne. Więc dalej mówi, a wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Masz wolny czas? Pomyśl, co by teraz dobrego zrobić. I może przyjdzie Ci do głowy, że ta starsza siostra, która ma już tam prawie o 90 lat, może by się ucieszyła, gdyby zobaczyła Ciebie młodego brata, gdyby się odwiedził. Hmm? Ucieszyłaby się? Abyś tak jeszcze w piecu jej napalił, ale by się ucieszyła, prawda? Ale nie, tak właśnie nie jest, bo my zawsze o wolnym czasie myślimy, jak go zorganizować dla siebie. To jest ten problem. Dlatego Pismo Święte mówi, nie ustawajcie czynić dobrze. Macie wolny czas, zaplanujcie go w taki sposób, aby nie tylko dla siebie coś robić, ale też dla innych. To potem wraca błogosławieństwem dla nas z powrotem. A jeśli ktoś jest nieposłuszny, Paweł mówi, to co wtedy? A więc są tacy ludzie, niestety są tacy ludzie. My dzisiaj nazywamy ich anarchistami. Nie wiem, co byś im gadał i tak zrobią swoje. Albo zrobią i tak po swojemu. Dopóki życie ich nie zmusi do, do jakichś zachowań, to ty możesz nagadać się, nagadać się, nagadać się, a oni i tak zrobią swoje. I Paweł mówi, jaką metodę dla takich ludzi zrobić trzeba, którzy. Nie słuchają braci, nie, słuch, nie, nie szanują przywództwa. Co możemy tutaj zrobić? Jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, bacie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Taka była kiedyś metoda. Opowiadał mi kiedyś jeden człowiek, że u niego, w jego miejscowości przed jeszcze dawnych czasach, nie, ale nie tak dawnych, było tak. Że jak na przykład jakiś chłopak sobie, czy mężczyzna sobie nie radził, na przykład nie szanował swojej żony, no to oni od razu mówią: A co ty jesteś za facet? Jak ty własnej żony nie szanujesz? I koledzy od razu mieli go za nic. To samo było z rodziną. Jak ktoś nie umiał sobie tam poradzić, to mówi: A co ty by za facet, jak ty nawet własnej rodziny nie umiesz w właściwy sposób prowadzić, prawda? Takie były kiedyś zasady. Więc ci ludzie chcieli po prostu uchodzić za prawdziwych mężczyzn, bo prawdziwy mężczyzna to prawdziwy ojciec, prawdziwy mąż, prawda, prawdziwy członek wspólnoty, jeszcze wtedy tam były te gminy wspólnoty, wszyscy należali do straży pożarnej praktycznie mówiąc, nie? I gdy coś tam się działo, to oni wszyscy się zgłaszali. Pamiętam, brałem kiedyś udział w takim zadaniach, jak było kopanie torfu, cała wieś przychodziła. Oni wiele rzeczy robili razem. Prawda? No i to taka była wspólna po prostu solidarność. A jeśli kogoś oni od siebie otrącali, to on się czuł taki wykluczony, taki odsunięty. Prawda? Więc tu jest cały problem. Że nie może tak być. Musi być jakiś rodzaj dyscypliny, który pozwala dać odczuć temu człowiekowi, że postępuje w sposób niewłaściwy, aby się zawstydził. I to jest mowa nie jakiejś tylko do człowieka da wstydu. Wstydzisz się tego, co robisz? Kochani, wielu ludzi, wiele ludzi, wielu ludzi, których się zwraca uwagę, oni nie tylko się nie wstydzą, ale cię atakują, bronią się albo, albo wręcz napadają na ciebie. To jest takie dziwne. I to widzimy, że coś się zmieniło, coś się stało z tymi ludźmi, prawda? Cię się mówi, cię nie ma kobiet, które się rumienią, cię nie ma mężczyzn, którzy się wstydzą. Coś tym jest. To znaczy, że mamy do czynienia z bezwstydnym, bezczelnym, chamskim, źle wychowanym społeczeństwem. I my, chrześcijanie, nie powinniśmy należeć do takich ludzi, bo Pismo Święte mówi, że duch święty jest duchem taktu. Więc jeśli jesteśmy taktowni, no to będziemy postępować w Duchu Świętym. A jeśli nie taktowni, no to jak można nam przypisywać działanie Ducha Świętego? Tylko wtedy, jak jakieś błogosławieństwo na nas wpływa. Właśnie nie. Działanie Ducha Świętego objawia się tym, że Duch Święty działa przez nas, w ten sposób dając świadectwo, że nas dla swojej chwały używa. Dalej. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie, jak brata. Jest to bardzo ważne, żeby mieć taki stosunek jedni do drugich w zależności właśnie w tej takiej odpowiedzialności, jak rodzice z dziećmi, prawda? Nie tracą z nimi tego kontaktu, mimo że napominają i ciągle poprawiają, dają im uwagi różnego typu i rady. Oferują swoje przywództwo rodzicielskie, ale zawsze w takich kategoriach, że nie ustają, aby te dzieci zastały, aby się rozwijały, czyli myśląc zawsze o ich dobru. Dlatego mowa też o napomnieniu, o zachęcaniu, o zwracaniu uwagi, o dawaniu dobrego przykładu, o zachęcaniu do tego, aby wybierać właściwe, oczywiście, postawy. Na koniec apostoł Paweł wypowiada błogosławieństwo, że sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Bracia i siostry, e, kto daje nam pokój? To właśnie obecność Pana w naszym życiu sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Zawsze kiedy Pan Jezus się pojawiał, to mówił pokój wam. I kiedy ten pokój był w sercach tych ludzi, no to oczywiście było to spowodowane obecnością Pana Jezusa. Paweł sobie życzy, aby wszyscy wierzący ludzie taki pochój posiadali. Nie jest to proste, ale mowa jest też o tym, aby każdy nas patrzył na Pana Jezusa i we wszystkich sprawach, we wszystkich przeciwnościach mógł polegać na Bogu. W samym podsumowaniu tego listu mamy pewną uwagę, która jest dla nas bardzo istotna. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak pisze. Zwróćcie uwagę, że jest to pierwszy list apostoła Pawła, napisany prawdopodobnie w 51 lub 52 roku. Być może pierwszy jest napisany w 51, być może drugi jest napisany w 52. To jest napisały, napisane jeden po drugim. Jak powiedziałem, jeden myślę w Atenach, drugi w Koryncie. A więc... Jest to tak zwane autoryzowanie tych listów, że Paweł, ze względu na to, że krążyły różne fałszywe pisma, dla wierzących ludzi było to znakiem. Tym znakiem było, było wypowiedziane błogosławieństwo. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. I zwróćcie uwagę, że praktycznie we wszystkich listach, które Paweł napisał, mamy właśnie tego typu zakończenie. I choćbyśmy, nie wiem, jak myśleli tymi kategoriami, to rzeczywiście tak jest, prawda? Zobaczcie, list do Rzymian, 24 wiersz ostatniego, 16 rozdziału. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi, prawda? A więc widzimy wyraźnie, że Paweł w ten sposób swoje listy oczywiście podpisywał. Zobaczcie, list do Koryntian, Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami, prawda? Znów mamy podsumowanie pierwszego listu do Koryntian. Właśnie w taki sposób, drugi list do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Zwróćcie uwagę, również mamy takie zakończenie. List do Galacja. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z Duchem Waszym. Zobaczcie, to samo jest oczywiście w liście do, do Efezjan. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Znów mamy słowa łaski. List do Filipian. Łaska pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym, prawda? Zwróćmy uwagę, że właśnie Paweł w ten sposób napisał. List do kolosan. Pozdrowienie moją Pawła ręką, pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami Amen. To samo w się do Tesaloniczan. I co ciekawe, ponieważ najbardziej takim kontrowersyjnym listem jest list do Hebrajczyków, jak on się kończy? Zobaczcie. Łaska niech będzie z wami wszystkimi Amen. To są właśnie fragmenty, zdanie, błogosławieństwa, gdzie Paweł to błogosławieństwo łaski umiesza na końcu. Swoich listów w ten sposób, pod, zostawiając znak, że ten list został napisany przez niego. No cóż, podsumowując, powiemy tylko jedno. Pan jest blisko, ale w tych trudnych czasach, w których żyjemy, musimy w odpowiedni sposób umieć się zachować, aby wypełnić słowa Jezusa, który powiedział: bądźcie przebiegli jak węże, ale niewinni jak gołębice. Więc z jednej strony trzeba się stosować do prawa, do przepisów, które są dzisiaj nas obowiązujące, a z drugiej strony być niewinnym, czyli postępować w taki sposób, aby to prawo przez nas nie było naruszane i oczywiście umiejętny sposób umieć wykorzystywać je dla swojego dobra, dla dobra sprawy, którą którą sprawujemy przed Panem, Jego dzieła, i po to, aby też być dobrym świadectwem, przez które Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony. Jemu niech za to wszystko płynie chwała, cześć, uwielbienie. Czekamy na Pana, pracując dla Niego, i niech będzie On błogosławiony na wieki. Amen.